Witam drodzy widzowie, dzisiaj założymy sobie dwie lampy robocze do Maseja, bo jak widzicie oświetlenie tylne jest w kiepskim stanie. Jedna lampa jest całkowicie urwana, druga potłuczona. Z tego co się orientuję, świeci tylko jedna żarówka, bo to są lampy na żarówki H3 podwójne, czyli w jednej lampie mamy dwie żarówki i chyba tylko jedna świeci w tej potłuczonej. Zresztą zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem, tylko jedna żarówka świeci, ale my nie będziemy czekać do samego końca, tylko wymienimy od razu sobie te lampy. Założymy sobie takie lampy LEDowe. Ja tutaj już sobie pozarabiałem końcówki. I najpierw założymy sobie jedną w miejsce, gdzie nie ma żadnej lampy, w miejsce tej urwanej i zrobimy sobie małe porównanie. Pierwsza lampa zamontowana, zróbmy teraz próbę. Myślę, że nie jest źle. Zdemontujemy teraz tą starą i zamontujemy drugą LEDówkę. Obie lampy przykręcone, podłączone, zrobimy próbę. Myślę, że jest ok, co? Jak na tanie lampy, po 40 coś złotych. Myślę, że trochę posłużą i będzie z nich jakiś pożytek. A tak wygląda nasza stara lampa. Jak widzicie, dwie żarówki H3, 12V, 55W. Myślę, że te LEDy dają radę, a też będzie oszczędniej. Na koniec pokażę wam całość. Tak wyglądają przednie reflektory na żarówkach H3, z tym, że te reflektory z przodu mają pojedyncze żarówki. Każda lampa ma jedną żarówkę, nie podwójnie, tak jakby miało to miejsce z tyłu. A tak prezentuje się oświetlenie z tyłu. I przód. I to by było tyle na dziś. Ja się z wami żegnam. No i do następnego.